Dzień dobry, witam się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Zapraszam na kolejną część albumu Folio. Jak widzicie, tutaj jest mój kartonik. Docięłam sobie też przeróżne elementy, bo się rozpędziłam, ale zaraz wszystko wytłumaczę. Przygotowałam sobie też dużą kolekcję, tą jesienną, ponieważ te papiery 20x20 są trochę przymałe do tych największych klapek prawych, lewych i tej prawej, lewej i tej górnej. No dobra, to moje pudełko z projektem możemy na razie odłożyć na bok. Jeszcze oprócz narzędzi, które Wam pokazywałam kiedy w pierwszej części, to dołożyłam sobie taki dziurkacz brzegowy, znaczy taki zaokrąglacz, nie dziurkacz brzegowy, więc pudełko odkładam. Mam nadzieję, że moja konstelacja, która jest tutaj przygotowana, nie upadnie. Mam też z boku odłożone narzędzia, bo nie chcę, żeby ostrość wariowała, bo nagrywam tylko telefonem, więc nie chcę, znowu biją dzwony. No, ja mieszkam po prostu naprzeciwko kościoła, więc sorry, ale znowu biją dzwony. No dobrze, co zrobiliśmy poprzednim razem? Na poprzednim filmie złożyliśmy sobie bazę, która będzie się rozkładać w ten oto sposób. Czyli mamy część prawą, środkową i lewą oraz tą górną klapkę, która nam to wszystko zamknie. No i na tej poprzedniej części zdążyliśmy zrobić rozbudowanie tej prawej klapki wewnątrz. Także teraz mamy klapkę z takim niewielkim grzbietem na 1/8 cala, otwierającą się w dalszym ciągu w prawą stronę. Tutaj z prawej strony mamy wodospad. Ja go wcięłam w papier, czyli to jest u mnie wodospad ukryty. I tutaj mamy pod spodem, pod wodospadem kieszonkę. Ponieważ ta klapka będzie się zamykać w prawo i całość będzie się zamykać w prawo, a środek rozbudujemy, więc postanowiłam nie dawać tutaj żadnych magnesów, ani żadnego zapięcia dodatkowego. Uważam, że ono jest tutaj niepotrzebne i tylko, wiecie, no, zużyję magnesy, a, że tak powiem, żadnej wartości dodanej z tego nie będzie. I teraz na tą część przygotowałam sobie taki nieduży skład pod tytułem duża kieszeń, a na tej kieszonce klapka od góry, jakby zamykająca trochę, to nie tu miało być pewnie, ale mam, dobrze. To są dwie klapki, które przyjdą na tą kieszeń. Wszystko jest zrobione na płasko. I na jednej z tych kieszonek, na tej, będzie, nie kieszonek, tylko klapek, będzie taka malutka kieszonka. Ta jest kieszeń dosyć głęboka. Ona ma 5,5 cala na 5,3/8, tak, na 5,3/8, więc ona się tutaj bardzo ładnie zmieści. Akurat jest taka, że wiecie, z każdej strony mam jeszcze odrobinkę miejsca. No i tutaj są te klapeczki takie maleńkie, które tutaj przyjdą, no i na tą klapkę przyjdzie jeszcze kieszeń. No i jak widzicie, klapki wykończyłam sobie, te małe klapki i kieszonkę tutaj, tak żeby się zgadzało, wykończyłam tym dziurkaczem brzegowym i to jest zaokrąglaczem i to jest taki kształt i to tutaj mogę już sobie przykleić. No i tutaj na wierzch, żeby jakby, wiecie, zamontować to wejście do kieszonki, przygotowałam sobie resztę papieru, która mi została z któryś z tych, z tego papieru. Nie wiem, który to był papier, ale wydaje mi się, że ten. Że to jest tył tego papieru.
No i tak jak powiedziałam, przygotowałam kolekcję też 30 na 30 i z tej kolekcji 30 na 30 wykleiłam sobie tutaj ten środek, który tutaj się idealnie mieści. On nie dochodzi do końca tutaj do bigowań. Tutaj jest jeszcze odrobina miejsca. O, tak. No i ramki po obu stronach papieru. Także tutaj widać bigowanie, a dopiero tutaj zaczyna się ta klapka. Ta kieszonka jest jeszcze nieoklejona, ponieważ jeszcze nie wiem za bardzo, jakim papierem ją okleję. Z tego papieru 30, która mi została. Oczywiście, że spada moja konstrukcja. Z tego papieru, który mi został ze strony 30 na 30, wykleiłam sobie tutaj tą kieszeń i docięłam tutaj papiery do, chyba to jest z tego. Docięłam papiery, żeby to tutaj, wiecie, żeby to, może nie widzicie, żeby tutaj stanowił kontynuację ten wodospad. No dobra, no to nie przedłużajmy. Zacznijmy działać, dokończając tą stronę. Oczywiście to jest moja propozycja wykończenia tej strony. Ona nie musi być aż tak bardzo rozbudowana i aż tak bardzo, wiecie, udekorowana. Jednak doszłam do wniosku, że lewa strona tego albumu i górna klapka nie mogą być za bardzo rozbudowane, ponieważ tam jest co prawda bigowanie na jeden cal, ale ten jeden cal schodzi się idealnie, tak żeby te klapki się, żeby klapki stanowiły zamknięcie tego albumu. Więc ani z prawej, ani u góry, z lewej, ani u góry nie będzie można za bardzo poszaleć. I teraz przygotowałam sobie jeszcze, musicie mi uwierzyć na słowo, że to przygotowałam, tylko musiałam przy wczorajszym sprzątaniu to przełożyć, a mianowicie taśmę magiczną, ale nie mam jej w narzędziach i nie widzę jej też nigdzie tutaj na podorędziu, więc musiałam ją gdzieś przełożyć, więc będziemy się musieli obyć bez taśmy magicznej. Ja tej taśmy magicznej, to jest taśma od Olgi Bielskiej. Ja ją dostałam z jakimś warsztatem. Używam do wiecie, przyklejenia środka. Tutaj w środku, jak przyklejam kieszonki. I ona tutaj zabezpiecza ten taki, wiecie, ostrawy, taki fragment tego łączenia. I to po prostu powoduje, że łatwiej można wsunąć różne elementy do kieszonki. Teraz spróbuję odkleić błonki, przynajmniej tą pierwszą. Ja dodaję odrobinę kleju na taśmę. To powoduje, że ja jeszcze mam jakiś możliwość jakiegoś ruchu. Gdyby mi się, wiecie, no nie zarówno coś tutaj przykleiło. Dokładam sobie tą klapkę, przyciskam. Trzymam się troszkę, jak widzicie, oddalona jestem odrobinę od krańców kartki. No i tutaj ta kieszonka dochodzi tak, że jest, wiecie, jest papier w nią wpuszczony. Ja nienawidzę dokładać papieru, jak już mam przyklejoną kieszonkę. No po prostu nie cierpię tego robić. Dlatego też staram się najpierw wykleić tą część, która jest jakby, wiecie, tutaj tym zabezpieczeniem wejścia do tej kieszonki, a dopiero potem przyklejać samą kieszeń. Teraz tutaj wygładzam sobie wszystko, dociskam taśmę i mam przyklejoną kieszonkę. I teraz tutaj wymyśliłam, że będą dwie klapki, nie dochodzące ani do samej góry, ani do samego dołu. Po prostu o tak, żeby tu było trochę miejsca i tu było trochę miejsca, żeby było widać, że tutaj się coś jeszcze dzieje. I teraz to jest no, kolejna brama, którą robimy.
Tutaj, jak widzicie, jak dołożę równo te klapki, to tutaj między nimi mam kawałek prześwitu i chciałabym ten prześwit utrzymać. Także jak tutaj przyjdzie ta kieszoneczka, to żeby mi się tutaj, wiecie, nic nie haczyło. No dobra. Klapki takie małe, które nie będą w jakiś sposób ogromny, bardzo obciążone, to ja sobie przyklejam na taśmę, bo tak jest po prostu szybciej. Mam gdzieś to moje amerykańskie narzędzie do taśm. No, widziałam je wczoraj, ale już go nie widzę. Więc zadowolimy się nożyczkami. Nacinam rogi. Wtedy, kiedy już jest taśma przyklejona, wtedy mam gwarancję, że ona dochodzi tutaj do tych wszystkich rogów, czyli tam dokładnie, gdzie chcę. Te klapki można przykleić oczywiście tak, żeby były od samej góry, bądź od samego dołu kieszeni. To absolutnie, że tak powiem, zostawiam fantazji twórczej waszej. Ja chciałabym, żeby były na środku, więc tak też zrobię. Dociskam taśmę, żeby z niej wycisnąć całe powietrze. To jest taśma, ta czerwona PET, więc to jest bardzo mocna taśma, więc nie sądzę, żeby tutaj się z nią miało cokolwiek strasznego wydarzyć przy używaniu tego albumu. No teraz zobaczmy, czy potrafię się posługiwać tym szpikulcem. Zwykle to robię paznokciami po prostu. No i teraz można oczywiście zmierzyć, ale za bardzo mierząca to ja nie jestem. Powiedzmy, że to jest środek. Nie jest, bo tu jest wyżej, tu jest niżej, ale to nie szkodzi. One nie muszą być kompletnie na środku. Chciałam po prostu, żeby, wiecie, żeby było widać, że tam coś pod spodem jeszcze jest. I teraz mogłam te klapki wkleić pod papier skrapowy i wtedy, no teraz już muszę przyrównać, tak? Teraz już nie mam wyjścia. Muszę to zrobić tak, żeby one były na jednej wysokości. Jak podniosę to do góry, to wtedy niczego już nie będziecie widzieć, więc dobra. Powiedzmy 1/4. Powiedzmy 1/4. Ok. Te błonki się strasznie kleją do rąk i do wszystkiego zresztą. Dobra, to mamy to. Mamy tutaj tą przestrzeń. Tutaj przyjdzie ta kieszonka. Więc teraz mogę się zastanowić, jaki papier włożę do środka. Teraz mam nadzieję, i ta nadzieja nie jest, że tak powiem, nieuzasadniona. Mam nadzieję, tylko zobaczę, czy ja już tego papieru nie użyłam gdzieś. A, użyłam tej ławeczki, tylko w innej, że tak powiem. A nie, tu jest ławeczka, a tu jest wejście do parku. Ok. Gdzie to jest? No to teraz przykładam sobie papier, trzymam się od bigowania i najpierw zaznaczę sobie, gdzie obetnę górę. Czyli powiedzmy tu. No i teraz trzeba zmieścić się między te bigowania. Czyli powiedzmy tu. Ja sobie obetnę to z boku.
ponieważ nie chcę, żeby gilotyna jakby łapała obraz i żeby się psuł obraz. Przymierzmy, czy to tutaj się zmieści. No moim zdaniem idealnie się zmieści. Tu nie haczy, tu nie haczy. Okej. Czyli to mogę już sobie przykleić. Ja na razie wewnętrznych stron tych klapek nie będę oklejać. Ja je potem okleję oczywiście, ale już z tych papierów, czy z resztek papierów, które mi zostaną po skonstruowaniu i po przyklejeniu, wiecie, wszystkich tych części, które są widoczne. Wyśrodkowałam. Doklejone. Ok. No i teraz przykleję tutaj tą kieszonkę, ale tylko na tą dolną, na to dolne łączenie, na ten dolny haczyk, ponieważ tak jak mówię, nie wiem jakiego papieru tutaj użyję, a chciałabym, żeby papier był dobrze doklejony pod tą kieszonką, więc przyczepię sobie tutaj tylko tą kieszoneczkę, równo tak tutaj, wiecie, z tym ładnym, ładnym brzegiem. O. Trochę taśmy, trochę kleju i teraz tutaj przyjdzie jakiś skrawek, ścinek papieru i dopiero tą kieszonkę dokleję, tak żeby mi tutaj wszędzie ładnie papier pasował. Dlaczego ja tak robię? Dlatego, że bardzo często jest tak, że jak ja przykleję tą kieszonkę, to potem już nie mogę tego papieru tak bardzo dosunąć tutaj. I robi się taka przerwa między papierem skrapowym a bazą, która jest spora. Tak? I mnie to denerwuje. Ja tego nie lubię. Ja lubię, jak ta rameczka jest taka naprawdę, naprawdę malutka. Dlatego to teraz odłożę. Tak wygląda prawa część, która będzie przyklejona do prawej części naszego folio. I teraz na górze, tutaj, na razie nic nie będę robić. Na razie zrobię środek. I nie wiem, czy w ogóle tutaj będę coś robić, bo wiecie, to się musi potem ładnie złożyć i pozamykać. A jak będą duże miejsca, na zdjęcia, takie większe niż 9,5 na 13,5, czy tam 10,5 na 15,5, to też będzie dobrze. Tutaj na tej części bazowej będzie można przyczepić po prostu bardzo duże zdjęcia. Ok, to teraz tą stronę prawą, która jest już prawie gotowa, tutaj mogę pomyśleć nad zamknięciem i wydaje mi się, że zrobię tutaj takie zamknięcie, tylko nie mam teraz żadnego wykrojnika. Ale tutaj będzie takie zamknięcie typu, to się nazywa chyba swing, czyli tu będzie ćwiek i tam będzie się ruszać ta część, tak, tak na ćwieku i będzie przytrzymywać te klapki. One są najbardziej na zewnątrz, więc tutaj jakby zamontowanie czegoś, co będzie trzymać te klapki razem, jest jak najbardziej zasadne. Tak jak powiedziałam, tutaj niczego, żadnych zamknięć nie proponuję w żaden sposób, ponieważ i tak ta cała karta opadnie na tą część, więc ona się nie będzie w żaden sposób otwierać, więc nie ma co się za bardzo tym przejmować. Ok, odkładam prawą część i przechodzę do środka bazy. I teraz co ja sobie tutaj wymyśliłam? Wymyśliłam sobie, że jedna klapka będzie otwierana w prawo i ta klapka ma wymiary, o matko, przepraszam, zahaczyłam o kabel. Teraz tylko nie wiem, czy tego kabla nie było widać od początku. Ale mam w pogotowiu taśmę klejącą. Więc jest git. Ta klapka otwierana w prawo ma wymiar 7,1/8 na 8 cali
i ona będzie zamontowana tutaj. Klapka, która się otwiera w lewo. A, jeszcze co najważniejsze, bigowanie ma na 1/4 cala i dopiero półcalowy haczyk, tak? To będzie tak i to się będzie otwierało w tą stronę. Oczywiście nie będzie przyklejona do bigowania, tylko będzie przyklejona tutaj, tak? Ona jest troszkę mniejsza niż strona, bo strona ma 8¼, jeśli się nie mylę, ta duża. Więc ona jest trochę mniejsza i będzie się otwierać od tej strony, w tą stronę, w prawo. Teraz mamy drugą klapkę, która ma na razie bigowanie na cal i ona ma wymiary 7 7/8 na 8 3/16, powiedzmy, czyli jest troszkę większa, trochę dłuższa niż ta klapka, dokładnie o 1/8, natomiast jest od niej krótsza, tak? I to będzie klapka z lewej strony. I teraz tutaj zrobiłam bigowanie na 1 cal, bo nie wiem, ile będzie tego dodatkowego bigowania. Myślę, że jakieś 3/8, żeby dobrze to tutaj weszło. No i teraz mamy klapkę trzecią, która jest zbigowana na pół cala i ona będzie przyklejona tutaj. I ona ma wymiary tutaj, czyli na środku, po prostu ona się będzie otwierała tak. Będzie na tą górną szła. I ona ma wymiary 6¾ na 6 7/8. Jest zbigowana, tak jak powiedziałam, na pół cala i jest krótsza od swoich bocznych koleżanek, tak? Myślę, że tą będzie trzeba delikatnie dociąć klapkę, tak, będzie ją trzeba skrócić, żeby ładnie się zmieściła pod bigowaniami. No i teraz będzie ta klapka tutaj, może też ją odrobinę skrócę. Więc jeśli tu mamy bigowanie na pół cala, tu mamy bigowanie na 1/4, no to bigowanie musi być na 3/8, ewentualnie na 1/8, ale ja tutaj wymyśliłam, że dokleję klapkę, na której zrobię kieszonki, chociaż niekoniecznie to jest taki dobry pomysł, ponieważ mam lepszy pomysł na spód. Tutaj ma być klapka od dołu. Dwie klapki od dołu, od góry i od dołu, na dolnej kieszeń, na górnej klapki boczne, no da się zrobić. Czyli tu będzie klapka, tu będzie kieszeń do klapki z prawej strony. Ja miałam te klapki ponumerowane, ale coś widzę, że mi chyba nie do końca ta numeracja wyszła. Tu jest też klapka boczna do tej lewej części, tak, dokleić klapkę, tak, dobrze, tu jest taka klapeczka, ok, to by się zgadzało. Ach, tutaj jeszcze jest taka klapeczka, a, nie widzicie pewnie, czyli na tej klapce w środku po lewej stronie. W środku chciałabym dokleić dodatkową klapkę, która będzie się otwierała w tą stronę. I na tej klapce będzie klapeczka taka w dół. Tak? A na niej mała kieszonka. No bo wiecie, u mnie na każdą klapkę przypadają 4 kieszonki. Więc to będzie zrobione tak. Natomiast po prawej stronie będzie ta klapka. Tu w środku będą dwie klapki od góry i od dołu. Na środku tej jednej klapki będzie kieszeń, tak żeby ją obciążyć. A na zewnątrz tej klapki będzie boczna kieszeń. Dobra, dogadałam się ze swoimi wycinankami, ze swoimi przygotowaniami i pociętym papierem, więc mogę zaczynać.
Chciałabym, żeby te klapki weszły pod papier skrapowy, tak? Bo to są duże elementy, więc chciałabym, żeby one weszły pod papier skrapowy. No to wezmę sobie kolejną kartkę. Przepiękne są te papiery. I teraz dwa z nich, te, odkładam na okładki. Tak, te dwa z nich odkładam, żeby ich nie pociąć, na okładki. W ogóle nie spadły. Ten papier już wykorzystałam raz, ten też. No to weźmiemy sarenkę. No i oczywiście najpierw odetnę ten biały pasek. Nie jest to łatwa sztuka, kiedy narzędzia stoją z boku. Naprawdę nie jest to łatwa sztuka. A chciałabym, żeby ten papier był ucięty równo. Oddalę się odrobinę od tego bigowania, no bo ta klapka też będzie, wiecie, wystawać, więc no nie mogę tutaj przejść do samej góry. Tak się zastanawiam, czy nie lepiej będzie, jakbym najpierw zmontowała te klapki z bazą, a dopiero potem przycięła papier. Bo jak utnę papier za długi, za szeroki, to potem się z tymi wszystkimi klapkami nie zmieszczę. No może tak zrobię. Czyli najpierw zrobię konstrukcję, a potem dopiero przykleję papier. Po prostu tak do środka, bo boję się, że te klapki mi się, wiecie, nie pooddalają od bigowań i będzie tam haczyć. Więc najpierw przykleję sobie tą klapkę z prawej strony. Wolę pracować na niewklejonych elementach do bazy. Tak mi się pracuje lepiej po prostu. No ale cóż, siła wyższa. Jeśli ktoś nie ma wprawy, nie żebym ja miała jakąś kosmiczną, ale jeśli ktoś nie ma wprawy w pracy z taśmą, to polecam odrywać tylko kawałek taśmy, przyłożyć, wyśrodkować tak, jak tam sobie chcemy i dopiero wtedy przyklejać to do... Składam sobie bigowanie, czyli zewnętrzne bigowanie mam złożone, to wewnętrzne bigowanie mam tutaj na środku. Teraz odsuwam się delikatnie od bigowania. Nie jakoś bardzo daleko, to są 2-3 mm, tak? Gdzie ja, co ja gadam? 1-2 mm. Ok, tak żeby teraz jak tą klapkę tutaj wyprostuję, to żebym mogła domknąć tą. I żeby mi, wiecie, nic tutaj nie haczyło. I tutaj nic nie haczy. Wszystko ma miejsce. Dobrze, teraz ją mogę odgiąć w drugą stronę. Dokleić porządnie. I przykleić, zrobić to samo z tej strony. Tylko tutaj muszę zrobić jeszcze dodatkowe bigowanie, tak? No i teraz, jak ja to wymyśliłam? No wymyśliłam to tak, że jak z tej strony jest 1/4, no to tu musi być odrobina mniej. I co oznacza ta odrobina? Ta odrobina oznacza,
wypadku z telefonem. To nie pierwszy i nie ostatni dziś, więc wracam do tłumaczenia. Jeśli tutaj moje bigowanie ma 1/4, a ja chciałabym, żeby ta klapka z lewej strony chowała się pod prawą, tutaj mam jeszcze różne rzeczy do zrobienia, czyli wygląda na to, że klapka z tej strony powinna mieć 1/8, czyli połowę tego bigowania, ale ja zrobię sobie 1/8 plus kawałek. I teraz co oznacza ten kawałek? On oznacza, że ja sobie na bigownicy przesunę odrobinę od tej 1/8 i zrobię takie bigowanie między 1/8 a 1/4. I już Wam pokazuję, jak to będzie, jak teraz 8 cali, dokładnie 8 cali, czyli jest o 1/4 mniejsza niż baza. Dobrze, spróbuję teraz to zamocować po lewej stronie. Tutaj to łączenie jest dość duże, dość szerokie. Ono nie musi być aż takie szerokie. Tak akurat, że tak powiem, wyszło. Dociskam jak zawsze taśmę, żeby wypchnąć z niej całe powietrze. Wtedy mamy szansę na to, że ta taśma będzie się dobrze trzymać i klapki się nie będą odklejać. Ściągam gumkę. Tam, gdzie nie ma taśmy, dokładam klej. Nie rozsmarowuję, a może na tych rogach, żeby mi klej nie wypłynął. No i teraz znowu zaginam bigowanie, czyli pierwsze bigowanie mam na zewnątrz, drugie mam wewnątrz. No i postaram się ją teraz tutaj przykleić tak, żeby ją dosunąć do końca strony. Wyrównać od dołu. Trochę się przesunę wyżej może. Dorównać od dołu, żeby tutaj było równo. Nie do samego końca oczywiście ją przyklejam. Zostawiam tam odrobinę wolnego miejsca. Podobnie jak tutaj w tym bigowaniu, przy tym bigowaniu zewnętrznym też zostawiłam miejsce, żeby tutaj mi to bigowanie nie haczyło. Ok, no i mamy jeszcze klapkę od dołu, od góry do przyklejenia. Ale to nie ta. Telefon co chwilę. Teraz mamy do przyklejenia tą klapkę tutaj od góry. Ona ma bigowanie na pół cala łącznik i na pół cala dodatkowej wysokości, tak żeby ładnie nam tutaj wszystko od góry spięła. Za miesiąc na studia wyjeżdża mój syn starszy, więc już wstępnie z nim rozmawiałam, że wykorzystam jego biurko i u niego w pokoju będę nagrywać jego. Tak jak zaczęłam mówić przed tym, jak po raz 85 spadł mi telefon, za miesiąc, czyli na koniec września, na studia wyjeżdża mój starszy syn. Już się wstępnie dogadaliśmy, że przez ten czas, kiedy go nie będzie, ja będę korzystać z jego pokoju i z jego biurka do nagrywek. Wynalazłam już takie metalowe ramię, które mam nadzieję utrzyma mój telefon. Nie zmierzyłam, czy ta klapka mi się tutaj, tak, że tak powiem, idealnie zmieści, ale może spróbuję sobie to
przesunąć po prostu i ustawić do siebie bokiem, tak żebyście i wy widzieli, i ja widziała. Zasada jest taka sama, dolne bigowanie jest na dole. To, które stanowi odległość, wysokość tej klapki. Nie. Ona nie może wchodzić ani tutaj na bigowanie, ani tutaj na bigowanie. Dlatego ją trzeba, tak wiecie, ani na górne bigowanie, nie? Dlatego ją trzeba tak wycyrklować. Dobrze. Jesteśmy uratowani. Mamy te klapki. Czyli to będzie się składało tak. Najpierw ta z mniejszym, potem ta z większym, a na koniec ta największa. No zarówno to one nie są. A, bo ta jest większa, no to dlatego nie są zarówne. No i wtedy będzie się zamykać tak, tak i tak. No i to będzie wszystko przytrzymane magnesem, więc nie ma strachu. No ale teraz muszę naprawić mały błąd, bo zapomniałam tą klapkę skrócić. Pytanie teraz, czy ją tak równo skrócę. Dołożę ją sobie tutaj do linii. No i tak dobre, no 1/4 skróciłam. Zobaczmy teraz. Tak, teraz ta klapka nie zachodzi na tą stronę, tak, czyli to będzie się dobrze składało. Teraz jest git. Teraz co my tutaj wymyśliliśmy? Na razie ten środek, że tak powiem, zostawiam. Teraz na tą lewą stronę mam do doklejenia klapeczkę, która jest na bez żadnego dodatkowego bigowania. To ją sobie tutaj od razu przyczepię. Na nią od góry przyjdzie klapka taka, wiecie, wąska do, żeby się tutaj zamykała, a tu będzie kieszonka, a do środka jeszcze coś wymyślę. Teraz mam nadzieję, że jak przywiązałam telefon ze stojakiem, to on już nie będzie spadał. Natomiast starczy mi pamięci w telefonie, żeby... Znowu sobie ułożę bokiem, bo chciałabym ją też w miarę wyśrodkować, bo ona nie jest na całą długość tej klapki. Ponieważ jeśli jest na całą długość, no to wtedy bardzo trudno spasować papier w środku. A ja wolę, żeby papier był porządnie spasowany, niż żeby ta klapka była dokładnie od początku do końca. Dociskam sobie tutaj tą klapkę, klejenie tej klapki. To może na razie przymknę, to będziemy mieli więcej miejsca. I teraz, tak jak powiedziałam, tutaj przychodzi od góry klapka, która jest 3¾ na 7 5/8 i ona ma tutaj bigowanie na 1/8. Może je poprawię. Mam gdzieś taką małą bigownicę, więc pozwolicie, że trochę tutaj postukam. I ją wyjmę, to chociaż niektóre elementy tej pracy będą porządnie widoczne, przynajmniej z małą bigownicą. Na 1/8 robię sobie tutaj taką zakładeczkę,
bo pod tą klapkę chcę jeszcze schować kieszonkę i na tej klapce też jeszcze chcę zamontować na dole taką sekwencję małych kieszonek. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię te małe kieszenie. One dodają, moim zdaniem, bo oczywiście zdania są zawsze, wiecie, podzielone. Każdy ma własne. Na różne tematy. Ale ja bardzo lubię sekwencje takich niedużych kieszonek, które są dodatkową ozdobą albumu, nie zabierają miejsca zdjęciom, no bo wiadomo, że w albumie najważniejszą, pierwsze i najważniejsze skrzypce powinny grać zdjęcia, więc one nie zabierają miejsca zdjęciom, natomiast trochę oddalam od górnej krawędzi i mniej więcej, no bardziej mniej niż więcej, na środku przyklejam tą klapeczkę. Ona ma tutaj to, może najpierw dociśnijmy. Ona ma tutaj to bigowanie na 1/8, więc spokojnie, 1/8 to jest naprawdę sporo miejsca, no bo to są jakieś 3 do 4 mm. No i widzicie, teraz tutaj jest ta klapeczka. Teraz tu na tej klapce chciałabym zbudować taką sekwencję kieszeni. Pierwsza z nich będzie przyklejona normalnie, czyli po prostu kieszeń, tak? Czyli przyklejam sobie taśmę. Zostało nam jeszcze sporo tego papieru, wiecie, takiego, który jest odpadem od rozcinania papierów bazowych. Więc jeszcze tutaj sporo tych elementów jest. Ja już ich trochę zużyłam do tych małych kieszonek, tam do tych małych klapek na tamtej prawej górnej części tego folio. Nożyczki, które powinny być non-stick, po prostu tak się kleją do taśmy, że jak już ich raz do taśmy użyłam, to one się już do niczego więcej nie nadają. I teraz dorzucę sobie odrobinę tego kleju i przykleję tą kieszoneczkę. Ona jest dokładnie takiej samej szerokości jak klapka. To muszę to ładnie dosunąć do końca. I teraz tą kieszeń przykleję od razu. I za chwilę Wam wytłumaczę dlaczego. Ponieważ pod nią nie będzie bezpośrednio papieru. Ok. I teraz to już jest wykorzystane. I teraz tu chciałabym zrobić jeszcze jedną taką wąską kieszonkę. Ona ma 5,5 cm. Tam nie podałam wymiarów. Ona ma 2,1. Więc zrobimy tak, pół cala bigowanie boczne, pół cala bigowanie dolne, choć ono nam nie będzie potrzebne. Teraz założę sobie tutaj to bigowanie i zobaczymy, gdzie powinnam zbigować następny bok.
powiedzmy tutaj. No i teraz odetnę półcalone łączenie. Trochę więcej niż półcala. I teraz chciałabym, żeby ta kieszeń weszła w tą kieszeń. Ona jest odrobinę mniejsza, nie? Żeby weszła tutaj do środka. I teraz jak to zrobić? Nie jest to wcale bardzo jakoś tak skomplikowane. Po prostu ścinam te skrzydełka dosyć mocno, a nawet odcinam to bigowanie. Widzicie? Do takiego elementu. I teraz tu dobrze by było, żeby to było równo. Czyli na taką samą długość tu i tu, żeby ta kieszonka miała szansę, no to nie jest równo. Miała szansę się po prostu schować tam do środka. No i teraz niepotrzebne było to bigowanie, trochę ją zetnę, żeby ona nie haczyła. I już Wam mówię, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby ta kieszonka weszła w tą i żeby się tutaj schowała. I teraz tutaj do tej kieszeni będę mogła włożyć, tylko potrzebuję ostrych nożyczek, a nie takiego dziadostwa. I muszę wstać. A jak wstanę, to zaraz natychmiast coś spadnie, nie? Tutaj, z tej strony, tak. Z tej strony przejechałam trochę cięcie. O, i tutaj było pęknięte, więc wycięłam sobie. Mogę obciąć też to, żeby to nie było takie długie. I teraz jak to tutaj wsuniemy... Widzicie? Nie wiem, czy widzicie teraz, nie? Jak to tutaj wsuniemy, to ta kieszeń, ponieważ nie ma klejenia od dołu, to do tej kieszeni będziemy mogły wsadzić taką długą, czy taką długą matę na zdjęcia. To nie będzie zdjęcie 9,5 na 13,5, znaczy na 13,5 jak najbardziej, ale trzeba je będzie odrobinę przyciąć, żeby było 9,5. Znaczy od 9,5 trzeba je będzie odrobinę przyciąć. No i teraz już tutaj na razie nie będę tego doklejać, bo potrzebuję tutaj papier. I chciałam zrobić jeszcze jedną kieszeń na dole pod tą klapką. No to zrobimy. Tu już mam nawet zaczęte jakieś bigowanie. Te wszystkie klapki, które jeszcze mogę, środkowe, to może też przytnę sobie tym, wiecie, zaokrąglaczem, tak żeby wewnątrz było spójnie. Teraz kolejne bigowanie na pół cala i odmierzenie, gdzie powinno być kolejne bigowanie. Trzymam się przynajmniej milimetr z tej strony, żeby
nie wyjść poza tą klapkę. No i milimetr w środku, żeby też poza tą klapkę nie wyjść. I zaznaczenie odcięcia. Tym sposobem mam kolejną kieszonkę, której podobnie jak tam na jednej z naszych klapek nie przykleję w całości na razie, ponieważ tutaj chcę mieć w środku chcę mieć papier. A ja nie za bardzo lubię się z przyklejaniem kieszonek od wewnątrz papieru. Ścięte rogi. Taśma. Można tak, a można tak jak robiłam na poprzednich kieszonkach. Po prostu najpierw przykleić taśmę, a dopiero potem ściąć rogi. No bo teraz znowu muszę ten klej rozprowadzić do samych krawędzi, żeby mi się nic nie odklejało. Dociskam taśmę. Ta taśma czerwona PET, ona jest na tyle fajna, że jak się ją dociska, to ona zmienia kolor na taki bardziej intensywny i wtedy widać, że to powietrze jest z niej wyciśnięte. Okej. I teraz, jeśli chodzi o środek, to oczywiście nie mam jeszcze na niego pomysłu. Chociaż może jakiś tam drobny mam. Myślałam, żeby tam zrobić taki a la pop-up z takie, wiecie, otwierane na obie strony. Tylko nie wiem, czy to już nie będzie przerost formy nad treścią. Ok, i tu będzie moja kieszonka. No ale tak jak mówię, najpierw przyjdzie papier. No i teraz te elementy, one będą obklejone, dociążone, posklejane, więc wiecie, nie, na razie to się podnosi wszystko, bo ta kieszeń na dole jest nieprzyklejona, ale naprawdę to będzie tutaj na tyle mocno obciążone, że to się nie będzie podnosiło do góry. No dobra, to mam zrobioną zewnętrzną część. Teraz nie wiem, czy chciałabym coś tutaj jeszcze w środku kombinować, chociaż, bo tutaj mam na płasko to zrobione, tak? Czyli tutaj nie ma żadnego grzbiecipu ani niczego, więc tutaj zrobiłam sobie wszystko fajnie na zewnątrz. Pod spodem też mam kieszonkę, bo tutaj mam grzbiecik, więc tu mi się wszystko fajnie zmieści, nawet jeszcze maty tutaj wejdą, więc tutaj chyba nie będę niczego kombinować, chociaż może tutaj zostały mi jeszcze papiery, więc mogłabym zrobić jakąś boczną kieszeń, bo to się i tak będzie wszystko zamykało. To może w tą stronę, to jest trochę za małe. A co to miało być? Środek kieszeń na klapce. No tak. Kieszeń boczna na klapce drugiej. Na tej? Może i na tej. Czemu nie? Mam miejsce. Ok. Nawet nie wiedziałam, że to tak pięknie wymyśliłam.
Zmiana od domu. Wezmę na 1/4. Nie potrzebuję aż takiego wielkiego tego łączenia. No to będzie pięknie tutaj wyglądać na samym środku. Tutaj, czyli tutaj, tak? To chodzi mi o to. Chociaż może zrobiłabym tutaj tą kieszeń, ale to się jeszcze przyda, nic straconego. Ale zrobiłabym może tą kieszeń na całą długość. To jest trochę przemałe. To by było bardzo dobre. Tylko pozwólcie, że sprawdzę jedną rzecz. 3¾, czyli 9,5. 9,5, czyli jak zrobię tak, to tutaj się zmieści całe zdjęcie na 9,5 wsunięte do środka, ale może nie chcę tu robić kieszeni, tylko zrobiłabym tu belly band. I tak właśnie zrobię, tylko to skrócę, bo to ma w tej chwili 3 1/2. Więc ja to skrócę, powiedzmy, do 2,5. Ja to skrócę do 2,5. Teraz to już zbiguję na pół cala. Najlepiej równo. To będzie tu, czyli zgięcie musi być oddalone od bingowania. Gdzie ja to postawiłam? Tu. I odcięcie. Mi wyszło kosmicznie wielkie. Haczyk nie musi być taki duży. I tu będzie belly band. No i zrobimy dokładnie tą samą sztuczkę, którą robiłam przy kieszeniach. Czyli przykleję ten belly band tylko od góry. A dopiero jak dobiorę papier do tej klapki, to zrobię to, postaram się dojechać tą górę samej. Ok. No i teraz jak dobiorę tutaj papier, to przykleję tą dolną część. On tutaj nie doszedł do bigowania, mógł być trochę niżej, ale nie doszedł do bigowania, więc tutaj nic złego się dziać nie będzie. No i teraz oczywiście na belly bandzie będzie można zrobić dodatkową fajną ozdobę albo jakąś ramkę niedużą, albo po prostu ozdobę. To tak by została część lewa, przepraszam. Czyli tu mamy klapkę, tu mi czegoś brakuje, tu mi zdecydowanie czegoś brakuje. Nie wiem, czy ta kieszeń nie jest za mała. Ja jeszcze tutaj coś mam. O, mam. O, mam. Więc tutaj też zrobimy jeszcze kieszonkę. Tylko w tej kieszonce wytniemy ramkę.
i podkleimy ją folią. Tylko oczywiście ja to zrobię albo nie folią, kalką. Kalką. Dlaczego to tak idzie źle? I krzywo. Okej. Odsuwamy się od bigowania, odsuwamy się od bigowania. I tą możemy skrócić. No i ja teraz postaram się zrobić rzecz niezwykle trudną dla mnie. Czyli wyciąć rękę. Znowu muszę postukać trochę narzędziami, żeby wyjąć, czy to się tutaj zmieść. Nie. Muszę wziąć duży trymer. Teraz tak. Najpierw zrobię cięcie od góry na 2 cm. Czyli jak chcę, żeby było 2 cm, to jest centymetrów 18, 19 i raz, 2, 3. Czyli muszę wbić się w 17, powiedzmy, i 3. I dojechać do 3 cm tu od góry. Wiecie, to jak się okaże, że to jest trochę krzywe, no to można zawsze obciąć tak, żeby było prosto, nie? Tutaj mam 9 i 3, czyli 7 i dojadę, a nie, no nie 7, tu mam 7, czyli tu sobie gdzieś tam się wbiję i dojadę do tej mojej kreski. Nikt nie powiedział, że ta ramka musi być jakoś idealnie równa, nie? Znaczy Olga by mnie teraz skrzyczała, bo u Olgi musi być wszystko idealnie równo. Teraz muszę to przejechać tak, żeby to było wcięcie. Ja też wolę, jak jest równo, no ale nie zawsze się da, żeby było jakoś tam spektakularnie równo. Więc wytnę tą ramkę po prostu na oko. A potem sobie dotnę papier jeszcze. Teraz tu jeszcze. Okej, czy ja się tutaj spotkałam ze sobą? Niekoniecznie. Tu się spotkałam. Tu w miarę też. Ja tutaj sobie przez tą szparę do cięcia podglądam, czy już dojechałam do końca. Ale coś, ja mam bardzo, bardzo tępy nożyk w... Gdzie? W trymerze. I niestety no, nie mogę dokupić nowego ostrza. Co kupię jakieś ostrze, okazuje się, że jest niedobre. Albo nie pasuje, albo po prostu tak tnie, że zęby skrzypią po prostu. Nie wiem, nie mam jakoś... Nie mam jakoś szczęścia do nożyków. I teraz ewidentnie góra jest za duża, więc ją odrobinę skrócę. Hmm.
może nawet jeszcze. Tak samo jak bardzo, bardzo długo dogadywałam się z tą maszynką małą. Nie maszynką, tylko gilotyną. Ciągle mi się przysuwał papier. Jakbym mocno nie trzymała tego papieru, to on mi się ciągle przesuwał. Strasznie mnie to męczyło, strasznie mnie to denerwowało. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? No okej, mamy kieszonkę z ramką, żeby było coś innego. Ramka jest wycięta na oko, więc na oko trzeba będzie wyciąć papier, który przyjdzie na wierzch na tą ramkę. Dlatego też na razie nie będę tej kalki tutaj podklejać, tak? Ona przyjdzie, tu mi się haczy. Ona przyjdzie tutaj pod spód. No i teraz tutaj w to okienko można wkleić albo kalkę, albo folię. Mi się wydaje, że ja już nie mam folii, tej takiej do shakerów, ale mam kalkę, więc przykleję sobie tutaj do środka kalkę, a na tą kalkę będzie można przykleić jakieś wiecie, ozdoby po prostu z naszej przepięknej kolekcji. Więc tutaj będzie tak, będzie z tą kieszonką z rameczką. Myślę, że będzie to wyglądać bardzo fajnie. Tutaj jestem odsunięta od bigowań, więc tutaj się nic nie może wydarzyć. No i teraz możemy przejść może do tej górnej klapki. Tutaj też wymyśliłam kieszonkę i to będzie najprostsze do zrobienia. Najszybsze. Oczywiście tylko sobie zbiguję, a później to dokleję, kiedy już będę miała papier, po prostu papier. I tutaj też odsuwam się od krawędzi, żeby nigdzie nie wjechać. Ta kulka jest jednak lepsza trochę niż tamta poprzednia. Tamta jest trochę za mała i ona się śliska na tych, wiecie, na tych rowcach w bigownicy. Jeszcze jak stoję i dosyć mocno przyciskam, no to jest git. Nic się nie ześlizguje. Natomiast jeśli nie przycisnę dobrze i nie stoję, no to najczęściej. I tutaj będzie ta kieszoneczka. A tutaj jeszcze wymyśliłam sobie i mam nawet to napisane w opisie, że z prawej i z lewej strony mają być klapeczki. Tylko my tych klapek mamy już sporo takich, które tworzą dashdoor. Co ja gadam? Jaki dashdoor? Gate, czyli bramę. Więc zrezygnujemy z bramy. Zrobimy po prostu nachodzące na siebie klapki w prawo i w lewo. No to trzeba wziąć nową stronę bazową. Mi tych stron bazowych zostało jeszcze 3, a miałam ich sporo. Czyli teraz ta klapka będzie tu. Czyli tutaj, tak żeby nie haczyło z kieszenią, zostało mi 9,5 cm. Więc tak, 9,5. Więc ja sobie skrócę tą kieszeń. Ona ma w tej chwili
3¼, więc ja ją skrócę do 2¼. Skróciłam ją do 2¼, czyli o 1 cal. Czyli teraz zostało mi tutaj 10,5 cm, co mi daje 4 1/8. Ja tutaj do końca nie widzę, jak to jest ułożona ta linijka, ale powiedzmy, że 4 1/4. 4 1/4, czyli te klapki mogą być tutaj na wysokość 4 cali, tak? No to spokojnie myślę, że będzie dobrze. Czyli docinam papier do wysokości 4 cali. Robię pierwsze migowanie. Tu chyba nie wyjdą dwie. Będzie można wkleić zdjęcia poziome. No i tutaj sobie tylko równo. To też nie dochodzę z tym cięciem do końca, tak? I moja klapka ma w tej chwili długości 17 cm. Nie musiała być aż tak wielka, bo na 9,5 na 13,5 to jeszcze zostanie sporo miejsca, ale ja chciałabym, żeby była taka właśnie, jak jest. Czyli drugą klapkę z drugiej strony. Znowu 4 cale. Bigowanie na 0,5 cala. I teraz zrobię tą klapkę odrobinę mniejszą, bo chciałabym je zamknąć kolejnym swingiem, tak? Czyli tam było 17 cm, no to zrobię z 1,5 cm mniej. Już wam mówię. Tutaj jest, ta klapka ma 6 i prawie 3/4, bez 1/8, a ta ma 6 1/8. 6, przepraszam, 6. Czyli te 3, prawie 3/4 da mi możliwość zrobienia jakiegoś fajnego, ruchomego zapięcia. Albo nawet dwóch. I tutaj będzie to zapięcie. Więc jak to otworzymy, klapka się otworzy i będzie dużo miejsca na zdjęcia. I te klapki będą umocowane. Już zsuwam się trochę na dół, bo pewnie nie widzicie. Te klapki będą umocowane na wewnętrznej tej klapce. Tej klapce górnej. A tutaj na dole będzie ta nieprzeszkadzająca kieszonka. Czyli do kieszonki. A nie, nie muszę tak zrobić. Bo jak będą tutaj te klapki, nie muszę robić żadnego zapięcia. Ok, to tą klapkę wkleję po prostu w środek, tą na wierzch długą, która to wszystko zakryje. Tu przyczepię kieszonkę, a do kieszonki włożę maty, które mi przytrzymają zamknięcie tych kieszonek. Super. No, tych klapek. Super. Super, to wymyśliłam. Ok, czyli to jest ta klapka. No i teraz została nam wewnętrzna klapka środkowa. No i cały środek. I teraz, jeśli ktoś ma jakiś pomysł, co zrobić w środku i nie będzie to pop-up, to ja bardzo chętnie takich osób wysłucham. Zapraszam Was do zostawienia komentarza na dole
co ewentualnie można by było zrobić na środku naszej bazy. Jeśli się okaże, że no, nikt niczego nie skomentuje i nikt o niczym nie wspomni, no to oczywiście zrobię jakiś swój środek i pokażę Wam to, co wymyśliłam. A jeśli znajdą się pod spodem komentarze z pomysłem, co zrobić tutaj w środku, no to wtedy oczywiście to postaram się wykonać i też pokazać Wam na kolejnym odcinku. I teraz zrobimy tak, bo ja, jak wiecie, muszę skończyć ten album do końca września, nawet nie do końca września, tylko do połowy ostatniego tygodnia września, a chciałabym zrobić jeszcze jego ostateczną prezentację. Więc ja muszę ten album skończyć w ciągu najbliższych 2 tygodni. W związku z tym umówimy się tak, że ja już sobie posklejam tutaj prawie na Cito wszystko. Zostawię, ustosunkuję się do komentarzy i postaram się wykonać wszystko to, co jest w komentarzach na tej stronie środkowej bazy. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałam, będą 2 klapki. Jedna będzie tutaj, czyli z prawej strony wewnętrznej klapki, tak? Tu będzie klapka w dół i klapka w górę, czyli w jedną i w drugą stronę otwierana. Klapki będą na 1/8, czyli będą miały 1/8 grzbiecik na dole i u góry. I tutaj pod tymi klapkami od góry i od dołu zrobię jeszcze może klapkozę w obie strony, taką też taką na całą szerokość. A na tej klapce, która będzie tą klapką główną zamykającą, zrobię kieszonkę, żeby stronę obciążyć. Tak wygląda mój pomysł na ten album. Więc tą stronę mamy zrobioną, to jest ta strona, która powstała na poprzednim filmie. Więc taki mam pomysł na ten album i tak go będę dalej sobie konstruować. Spora część została zrobiona wspólnie, więc myślę, że nikt, że tak powiem, nie będzie miał pretensji i się nie obrazi, jeśli ja teraz te 2 elementy czy 3 elementy skończę sama. A tak jak powiedziałam, na stronę środkową bazy czekam na pomysły w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście ze mną na tym kanale, że wytrwaliście pomimo tych wszystkich problemów z jakością tych filmów. Mam nadzieję, że teraz już będzie tylko lepiej. Żegnam się z Wami gorąco do następnego, czyli do następnej środy z albumem, a do piątku z kolejnymi historiami w Art Journalu. Pa, dzięki.